Kamil, powitajmy trójkę sędziowską z Dębicy oraz ekipy Korony Rzeszów i Sieniawskiego Sokoła. Serdecznie witamy sędziów, witamy zawodników obu drużyn. I jeszcze raz w telegraficznym skrócie, wyjściowe 11 obu drużyn. Ekipa Korony, w bramce Piotr Gnatek, z dwójką Karol Polewa, z piątką Szymon Rygiel, z ósemką Eryk Galara, z dziewiątką wystąpi Karol Niecka, z dziesiątką Damian Karwacki, z jedenastką Maciej Maślany, z numerem 14 Sebastian Kocuj, z dwudziestką Szymon Kardyś, kapitan drużyny, z numerem 21 Paweł Piątek i z numerem 77 Jakub Kałaska. Oto wyjściowa jedenastka Korony, nasza drużyna w bramce Dominik Pasterczyk, z dwójką kapitan drużyny Kacper Drelich, z piątką Mateusz Gieniec, z siódemką Szymon Ferek, z numerem 8 Michał Babryszczuk, z dziesiątką Dominik Pikiel, z jedenastką Paweł Oziębło, z numerem 15 występuje Jarosław Lis, z siedemnastką Mateusz Gdowik, z dziewiętnastką Dominik Pisarek i z numerem 24 Dominik Ochał. Oto wyjściowa jedenastka Sokoła. A ja jeszcze raz witam wszystkich fanów futbolu, którzy zasiedli na trybunach naszego obiektu sportowego. Życząc Państwu wielu niezapomnianych wrażeń, składnych, szybkich akcji, oczywiście tego, co się zowie kwintesencją futbolu, czyli pięknych bramek. Proszę o sportowy, kulturalny doping. Niech zwycięży sport, niech zwycięży lepszy. Życzę Państwu miłego oglądania. Życzę wszystkiego dobrego. Pierwsze upomnienie indywidualne w dzisiejszym spotkaniu. Żółtą kartką upomniany został zawodnik Korony Szymon Rygiel z numerem 5.
zrobili. Teraz, teraz na jeździe sędziowie. Ale to nie ma Facebooku. Tylko, tylko na Facebooku prosimy, żeby nie ma wyłączy, tak? Dzięki, dobra. Okej, dzięki. To jest, że sędziowie nie jakoś później byli z tego na Facebooku, macie, wiecie, kroku. Który wejdą w kroku, jak pognęło i odda. On poszedł na dwóch. Tam stoi. Wizu w okno! W okno! Czekaj! Górem! Ej, ej, ej! Otrzymanie, się wam przyniesie. Zajdź na niego, zajdź na niego. Już nie, no. Wszystko wychodziło na wydarzenie Ekstraklasie. Andrzej. Kurwa, macie. No to Ekstraklasem jest. No pojedź, żeby go pokazać. Nie, nie. Pół godziny ci to musiałem się odnosić. Dalej. Panie Zamiśle! Chcesz coś?
Szymek, czeka. Thank you.
Hardigura! Dobre! Już odwracamy, już odwracamy! Taka sprawa, Karwasz! Blisko trzeba, blisko trzeba! Maselko, lewa, Maselko! Gieniuga! Kontroluj karty! Prowadzę, Gieniu, prowadzę! Gieniu! Za łatwo! Dobra! 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 Dob
się! Dawaj, dawaj, bierz! Brawo, jest! Jaki był ci tam? Pociągnij, za pasami, jedna na jednego. Nie bój się, poszedł. Niego, do niego! Od! Zagraj! Wyżej, wyżej, wyżej wychodź! Wyżej! Thank you.
Sędzia, obejrzyj pan! Co ty tam, człowieku, piszesz? Żadnego nie było.
Żyjemy! Lewo, holi, holi!
Ale od razu!
Tak, ale siarką jest. Tak, to wiesz, te błędy mogą być dobrze. Jak nie na górze, to Sokołem Sieniawa a Koroną Rzeszów. Po pierwszych 45 minutach wynik 1-1. Przypomnę, goście objęli prowadzenie w 28 minucie spotkania po skutecznym wyegzekwowanym rzucie karnym przez Pawła Piątka, a do remisu doprowadził Dominik Pisarek w 43 minucie spotkania. Zapraszam Państwa na 15-minutową przerwę. Panowie, wybacz okulary!